One name kept coming up from Sansalini. Andreas Kessler. Genius rocket scientist. Pioneer of guided missile technology. Philanderer. Alcoholic. Committed Nazi. Kessler's specialty was long-range missiles. But SOE thought he couldn't solve the radio control issues. The destruction of the Arcadia suggests we were wrong. Very wrong. There's no doubt the Arcadia was an easy target for a test. But if the Nazis have a controllable long-range missile, it would completely transform the war in their favor. American intelligence, OSS, think Kessler is in Italy. Probably under the protection of a brutal Nazi general called Heinz Böhm. I've been dispatched to the coastal town of Betanti to meet our OSS contact. With the invasion of Sicily imminent, it's crucial we find out what the Nazis are up to. Siema, siema, witam wszystkich na moim kanale. Gramy w Sniper Elite 4, misja druga. Wieś Bitany, czy jakoś tak Bitani. Wylądowaliśmy na jakimś piachu. Wylądowaliśmy tu, w tym miejscu. Jak widzicie, kawałek wioski jest. Zobaczymy, bo tu nie mamy chyba jeszcze żadnych celi, misji. Red Fox calling Mother Hen. Red Fox calling Mother Hen. Receiving you, Red Fox. American observation plane has spotted relay tower on outskirts of town. Neutralize mobile radio operator before he can summon reinforcements. Also, deal with the sniper. Out. Red Fox out. No, zapowiada się ciekawie. Tutaj mamy jakąś amunicję, dostaliśmy. Dobra, zasejwujemy sobie. O! O! Czy ci kolesie nas stąd tu zabić, czy oni sobie tak po prostu stoją? Nie mogę wyjąć broni, czyli sobie to po prostu stoją. Mamy z nimi gadać. Lieutenant Carl Fairburn. Nice job on Sansalini, especially given the circumstances. A lot of brave men died on the Arcadia. We need to make sure their sacrifice was worth it. We need to find Kessler. Yep. They told me you were a to-the-point kind of guy. I'm Jack Weaver, by the way. OSS appreciates the necessity for urgency, Carl, but we have to be a little careful here. What do you know about Heinz Böhm? The butcher of Bologna. Yeah, Böhm is a sadistic bastard, a slippery one too. We still don't know what he looks like. Oh, his handiwork though, well, it's everywhere. We think he's the one handling Kessler. Find Böhm, find Kessler, I get it. Your people think the best bet is to reach out to the local resistance. Given our past experience with the partisans, we think it might be a little difficult, but we're willing to give it another try. I need a name and a location. The leader is a woman by the name of Sofia De Rocco. They call her the Angel. You'll find her in the town. Okay, I'll give it a try. Carl, listen to me. The Nazis have been conducting a rastrellamento. They've been sweeping up the town, rounding up partisans and... Chances are the executions have already begun. Do you know where they are? Your guess is as good as mine. Partisans have an HQ. You find that, might be some help. I'm on it. Carl? This place... It's a tinderbox. You just need to find something to start the fire. Postaram się. Postaram się, oczywiście. Czy tu jest coś ciekawego, czy po prostu tak możemy sobie... pochodzić? Dobra, pewnie nas koleś tą łódką zabierze teraz. Hey, you don't sound too well.
you must be Lieutenant Fairburn. I've been told to take you to our leader, Sophia. We call her the Angel. I'll make my own way. The fascists have conducted a rastrellamento. They've gone through the town, taking our people. The Angel is planning a rescue. She sounds like a brave woman. You know about Commando Bethel. Fuhrer can issue whatever orders he likes. You're a commando. It means they will shoot you on sight rather than take you prisoner. This doesn't scare you. Occupational hazard. It's good death doesn't frighten you. This place has seen a lot of it. Just look in the graveyard. The dead might tell you more than the living. Oj, to nie boimy się śmierci, bo już 17 razy umarliśmy. No i co mamy zrobić? Chyba trzeba rozpocząć misję. Proszę bardzo. Okej, mamy dostęp do swojej broni. I musimy teraz... już ogarnąć sami siebie. Jak widzicie, zmieniłem sobie karabin. Było mnie stać na kupienie Carcano. To się chyba nazywa Carcano. Dobrze kojarzę. Tak, Carcano. No nie mam amunicji wyciszonej, no ale spoko. Ma przybliżenie 6.0 teraz, także jest troszeczkę większe. Tamten miał 4.0. Pierwszy rzut okiem. I początek misji to sobie zasejwujemy tak normalnie. No, idziemy zobaczyć, co tam słychać. Better see if I can locate the partisan HQ. Spróbujemy. Jak na mapie to wygląda? Gdzieś nas przewieźli, ale w którym miejscu jesteśmy, to nie ma pewnie tutaj. To jest jakaś brama. Chociaż nie wiem. W sumie to nie wiem. Rzucimy okiem, czy tam ktoś się nie czai czasami. Powiem wam tak, najprostszy sposób to wejść główną bramą, ale to nie jest zawsze najlepszy sposób. No więc jak nie sprawdzimy, to nie będziemy wiedzieli. Stąd widzę już kolesia. Gdzieś jeden chodzi. 166 metrów. Przydałoby się znaleźć jakąś miejscówkę taką na wzniesieniu. I zacząć grać tak jak... tak jak pierwszą misję rozpracowaliśmy na początku. Czyli dużo ludzi z góry zabiłem, a dopiero później zszedłem na dół. Tędy się chyba nie da wejść. O, to co to? Łódź jakaś. Jakaś łódź tam była. Mnie prawie zgarnęli. Dobra, wejdziemy tu na górę. O, jest pierwszy gość.
Trzeba będzie go po cichu tu chyba załatwić. Przed sobie. Nie widzę nikogo. Jakbyś będzie wychodził po schodach, to by się wypadało nim zająć. Słyszę jakieś głosy, ale nie widzę nikogo. Muszę go trafić prosto w głowę, żeby to ogarnąć. Gdzie on poszedł? No, wracaj tu, panie kolego. Widzieliście to? Zaszedł nas od tyłu i załatwił bez problemu. W wypadku wiemy, że tu jest koleś. Tam łazi jeden. Czyli jest z dwóch stron, teraz jesteśmy otoczeni. Władowaliśmy się w takie trochę średnie miejsce. Musiał nas zauważyć tam z daleka. Byłoby łatwiej, aby ten koleś stąd wyszedł. Nie ma ani jednego, ani drugiego. Dobra, coś trzeba robić z sobą. No chodzi jakoś naokoło chyba, bo... Go w ogóle nie ma. Tam jest strażnik. Powiem wam, że zapowiada się tu wszystko całkiem konkretnie, bo nie wiadomo kto gdzie jest. Nie ma nikogo. Musimy jakąś taktykę opracować na... O, tam mnie widzi gość. Ciekawe, co się stanie. Zobaczymy, ilu ich tu wyjdzie. O, zły moment wybrałem na... Zły moment wybrałem nie kamieniem. Zły moment wybrałem na... przeładowanie broni. Pokonaliśmy kolejnego.
Ale dostaliśmy tak konkretnie. Czwarty zabity. Nie wiem, jak długo się tu utrzymam. Jeszcze raczej nie koniec. Strzał w granat. Tam jest jeszcze jeden na pewno. Kolejny dostał. Wali do mnie stamtąd, ale... Tak nie bardzo widzę kto. Widziałem tam przesuwającą się głowę. Łazi tam jakiś Niemiec. Dostał. Jeszcze jeden tam jest. Nie wiem, gdzie on się ukrył. Zdobyliśmy level. No i co? Zrobiła się cisza. Dobra. Poszło w miarę. To w takim wypadku spróbujemy ich tu przeszukać. Sorry, że się nie udzielam za bardzo, ale jak widzicie, to się tak troszeczkę skomplikowało mi tutaj od razu. Wszyscy mnie chcieli zabić. Nie, wyrzuć to. Trzeba by się jakieś apteczki znaleźć. Da się te ciała zaminować? Chyba nie, bo ja nie mam chyba bomby do... Znaczy tych min do minowania ciała. Plusem jest to, że zgarnęliśmy tutaj wszystkich tych, którzy bronili tego terytorium tu w okolicy. Także powinno to być w miarę spokojnie teraz. Jednocześnie rozglądam się tu dookoła, w razie gdyby trzeba było się szybko orientować w terenie. Dobra, mamy dużo amunicji. Ale nie mamy... Nie mamy apteczek chyba dalej. Jedna apteczka, jeden bandaż.
mogło być gorzej. Dobra, idziemy na górę, zobaczymy, co się tam dzieje na górze teraz. Okej, biorąc pod uwagę tryb trudności, jaki sobie wybrałem, to chyba będzie trzeba częściej save'ować. Ale nie jest źle, powiem wam. Tam jest gość i on raczej stamtąd nie przybiegł. Ale na razie go nie widzę, dobra. Idziemy w tamtą stronę. Myślę, że tamci wszyscy przybiegli tutaj do nas. Ta dziwna łódka tam pływa, która do nas strzelała w pewnym momencie. Nie wiem, gdzie ona jest. Raczej ten gość... Raczej ten gość, to ci goście są przyszli, bo na dosyć dużym terenie reagują. Dobra, weźmiemy sobie snajperkę, zobaczymy, czy to będzie się tutaj kogoś stąd sprzątnąć. Wiem, daleko jesteśmy. Raczej nie powinno się tutaj nikogo namierzyć za bardzo, ale kto wie. Jest jakaś ciężarówka. Jak widzicie, to miasto tak wymarłe jakieś takie. Ja bym tego kolesia na tej łódce chętnie sprzątnął. O ile znajdę łódkę. Dobra, idziemy dalej. Nie wierzę, że nas coś zabije, to przynajmniej będziemy wiedzieli, że ktoś tu jest. Na razie jakoś tak pustawo. Ciekaw jestem, jak jest z tą łódką, bo ona tu gdzieś pływa. O, tam jest. Czy ona się gdzieś zatrzymuje? Teoretycznie. Może by się udało. Gdzieś stanął w miejscu. Ale chyba nie z tego miejsca. Tutaj to miejsce jest jednak średnie. Przydałoby się znaleźć taką miejscówkę, gdzie... za szybko płynie. Wycofujemy się. A, nie zdążyliśmy. Ktoś nas gdzieś tam zgarnął.
Widzicie to światełko tam? Myślę, że tam siedzi snajper. Na pewno tam siedzi snajper, o. Ciekaw jestem, czy nas widzi, jak... There's the sniper. Sto 78 metrów. No niestety. Mamy raczej. Nikłe szanse, ale... Dobra, dostaliśmy się... Przepraszam, dostaliśmy się tutaj. Stąd możemy spróbować. Tego kolesia na tej łódce, z tego snajpera to nie wiem na razie. To nie będzie taka prosta sprawa. Dodatek słyszę głosy jakieś. A to niedobrze. To znaczy, że gdzieś wróg jest niedaleko. Gdzie jest ta łódka cholerna? Płynie. Nie trafiłem. Raczej będzie ciężko. Nikogo. Jest najpierw z tej wieży też straciłem na razie z oczu. Nie stoi miejsce, aby stało miejsce, to może, może byśmy ją ogarnęli jakoś. Tak, to nie jest taka prosta sprawa. Musimy się musimy dotrzeć jakoś do tego snajpera tam. Trafiłem. Trafiłem gościa. Zapiszmy to.
Trafiłem gościa na tym karabinie, czyli teoretycznie ta łódź mi teraz już nie zagraża. Teraz wypadałoby tego kierowcę tylko jeszcze sprzątnąć, chyba że oni popłynie po kogoś. No, zmienił trasę, popłynął gdzieś. Niedobrze. Czy dobrze i niedobrze ma? Gdzieś słyszałem znowu gadanie. Został w hełmie, ale nie zginął. The signal tower. The operator must be around somewhere. Gib mir Deckung! Ich geb dir Deckung! Zaczyna się robić gorąco. Trafiłem go w hełm, ale go nie zabiłem. Ciekaw jestem, co tam się wydarzyło za tym kamieniem. Idziemy zobaczyć. No. Pewnie się wkurzyli. Kolega im może nie zastrzeliłem, ale postrzeliłem. To jest ciekawe, bo to jest jakaś jaskinia. Skoro gość na łódce już nie jeździ, znaczy nie pływa dokładnie rzecz biorąc, za drugim strzałem go trafiłem. Spoko, czyli mamy ogarniętego jednego snajpera. Jakie tu są w ogóle cele misji? Sprawdzaliśmy? Nie sprawdzaliśmy. Znajdź kwaterę główną partyzantów, przeszukaj cmentarz, znajdź radiooperatora, zanim wezwie posiłki, znajdź raport snajpera. No to raport snajpera obstawiam, że jestem na tej wieży. Wyleczmy się. No nic nie mówię. Znowu się akcja zrobiła jakaś skomplikowańsza, bardziej skomplikowana niż wcześniej. Nie wiem skąd oni przyszli, no ale jak już przyszli... No more to find here. Dobrze, że ich przynajmniej trafiłem. MP samoczynna. Ojej. No w końcu.
Wiesz, można strzelać. Przyjdzie tu skądś jakiś jeszcze? Widzę gościa tam. O! Ha! Celowałem w tamtego, zabił mnie kto inny. Czyli jeszcze jakiś jeden tutaj przybiegnie na pewno. Leży dwóch. Tam gdzieś na skale powinien być trzeci właśnie. Trafiłem raz. Trafiłem drugi. Okej, dostał tyle, tylko że... Robimy za dużo zamieszania. Robimy za dużo zamieszania zdecydowanie. A, było blisko, tylko nam się amunicja skończyła. Oj, mamusiu, to nie jest takie proste. Gdzie jest punkt kontrolny? Szlak dopiero tutaj. Aha, czyli ci dwaj zostali zabici. Czyli wiemy, że ktoś jeszcze przyjdzie. Tamten ciągle tam jest. On tam nie siedzi, jemu tam nic nie... Nic mu tam nie muszę robić na razie. Jeszcze tylko jeden bandaż. Cienko. Tamten z daleka to nie strzela. Bardzo licho. Guess I grabbed everything useful. Jedna apteczka, spoko. W końcu coś użytecznego. Dobra, teraz bym spróbował ściągnąć tego gościa stamtąd. Zapiszmy, bo takie niefortunne miejsce jakieś jest. I jeszcze raz podejdziemy do tego, którego tu już zgarnęliśmy raz, ale... Dostał. 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 Podniesie się jeszcze? Nie podniósł się. Mogłem lepiej trafiać, no ale... Dobrze jest jak jest. I teraz tak. Jeszcze rzucę okiem, czy tam... Z tej wieży ktoś nas nie sprzątnie czasami. Musimy tam wejść na tą wieżę w ogóle, bo tam jest prawdopodobnie ten raport snajpera. Dobra, ale myślę, że na tym skończymy ten odcinek. Ja sobie tutaj ogarnę te ciała, które leżą przed nami, albo w ogóle zostawię tak, jak jest i następny zaczniemy dokładnie z tej jaskini. Może nic mnie tutaj nie zabije w międzyczasie.
Dobra, dzięki wszystkim za uwagę, za lajki i komentarze i do zobaczenia następnym razem.